Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zabieram się za przygotowanie kombajnu do następnego dnia. Zaraz zobaczycie, co tam będziemy robić. Jest ze mną i moja córa Laura. Co tam się stało? Już idę. Zobacz, to tam dookoła. No faktycznie. Jak to możliwe? Nie wiem, co się stało. Ktoś ukradł nam. Jak my teraz wykosimy? Jak my zrobimy teraz żniwa? Jak my to... Nie wiem. Musimy znaleźć koła. Ktoś nam ukradł koła. Może wiecie kto? Kto to zabrał nam? No właśnie. Kto to mógł nam zabrać koła? Początek żniwa tu nie ma jak się w pole wybrać, bo... Bez koła nic nie da rady zrobić. Nic nie wykosimy. Nic nie... Żniwa do przodu nam nie pójdą. No ale na spokojnie, zaraz kogoś znajdziemy i dowiemy się, co jest grane. Dobrze, słuchajcie, wszystko jest ok. Laurusia znalazła już sprawcę. Kto to wziął koła? Dziadzio zawiózł, tak? Tak, zawiózł. No niestety. Do wulkanizatora, wziął. Tak? Żeby. Ale przywiezie. Przywiezie od wulkanizatora. Będziemy mogli kosić. Tak, bo udało nam się zakupić nowe opony. Tak jak wspomniałem kiedyś we wcześniejszym filmie. Te były już zużyte, już kilka razy złapałem kapcia, dlatego udało się nazbierać pieniądze i kupiliśmy nowe opony. Co, Laurunie, dzisiaj będziemy robić przy kombajnie? Będziemy dmuchać i musimy nasmarować. Nasmarować. Co będziemy dmuchać? Pokazuj mniej więcej. No tutaj trzeba, tu, bo tutaj brudno. Tam. Brudno, gdzie? Tam jeszcze? Idziemy, zobaczymy. Tu czysto jest? No tu też tak trochę tych paproszków. Przecież trzeba wydmuchać troszkę. Trzeba te osi powydmuchać, żeby tutaj nie było pożaru. Będzie sypać w oczy, ale zamkniemy najwyżej. Tak, pozamykamy oczy. To przedmuchamy. Tutaj też, Lauruniu, tak? Będziemy smarować. Którą trzeba smarować? Pokazuj. No, po kolei te koła, tak? Te kółka i co można jeszcze tutaj? Tutaj mamy punkty smarowalne, tu mamy rozpisane. Aha. Troszkę brudne, ale... No, coś tam się... Zaraz gdzieś tu rękawiczka gdzieś tu była, to wytrzemy. Daj mi tam rękawiczka z tyłu. Dobra. Trzymaj. Możesz przetrzeć. Dobra. Trochę brudne, ale damy radę. O, dobra. Więc no. Tak. Tutaj mamy punkty te, które smarujemy co 10 godzin. Czyli przy rurze rozładowczej. No i na sieczkarni. Co 50 mamy kolejne wyznaczone punkty. No i co 100 godzin i co 500. Dzisiaj będziemy robić przegląd co 10 godzin. Tam no w sumie niepełne 10 godzin chyba było. No, na sieczkarni może 5-6, ale w sumie 10 godzin gdzieś tam zrobiliśmy i dlatego będziemy smarować. Więc te, Laurunio, punkty gdzie są? No tu gdzieś na sieczkarni. Chwila. Gdzieś tutaj. O. Mamy tutaj jeden punkt do smarowania. No i tak samo z tej strony mamy rozpiskę, tylko tutaj klapa jest nieotwarta. W tym miejscu mamy kolejny punkt do smarowania. Najbardziej obciążony, bo tutaj mamy sieczkarnię. No i tutaj tamte resztę przy rurze to gdzie, Lauruś? Popatrz sobie. Tutaj, no to... Tutaj przy rurze mamy, tak? W tym miejscu. Żeby nasmarować rurę, tutaj mamy takie centralne smarowanie, czyli w jednym miejscu smarujemy całą rurę. Żeby dobrze chodziło, żeby można tak, było wysypywać. Żeby można było wysypać zboże. Co my więcej zrobimy? Są tam jakieś błędy. Wyskakuje mi komunikat ze stopem, że podajnik ziarna nie działa, ale to jest wina czujnika, bo on tam normalnie pracuje. Trzeba będzie zamienić, zobaczyć, spróbować, co tam jest z nim grane, czy coś, jakiś kabel nie łączy, czy czujnik się zepsuł, czy jakaś tam, nie wiem, czy jakaś inna awaria czujnika, czy tam kabli. Dobrze. Jak ostatnio się kosiło, możesz opowiedzieć? Co my kosiliśmy ostatnio? Jęczmień o zimę. Jęczmień o zimę, tak to pamiętam. No dobrze było. Trochę pagórków były bociany, więc fajnie były też widoki, więc fajnie się. Tak, to kto nie oglądał, to zapraszamy do tego filmu. Tak, zapraszamy. Filmik zaraz to może się pojawi odnośnie do tego filmiku. Postaram się wstawić. No i Laurusia z chęcią pomaga, tak? W żniwa. Tak.
Jesteśmy na początku żniw, dopiero wykosiliśmy jęczmień o zimy około 12 hektarów. No i teraz będziemy się przymierzać do po założeniu, jak założymy koła, będziemy się przymierzać do koszenia. Chyba dzisiaj będzie owiec, a jutro, pojutrze będziemy próbować rzepak. No i tak to wygląda. Dobrze, co jeszcze możemy powiedzieć? No, że zabieramy się do roboty. Zabieramy się do roboty i czyścimy, smarujemy. Tak, żeby wszystko było Żeby wszystko chodziło tak jak należy, żeby nie było awarii. Trzeba dbać o sprzęt, bo wiadomo, że jak będziemy dbać, to wtedy będziemy bezawaryjnie kosić. Tak. Będzie służyć długo. Będzie długo służyć. Dobra. No i dobra, na wstępie nagrałem z moją córką. Troszkę wyreżyserowany początek, bo nikt nam kół nie ukradł. Moja córka nikogo nie złapała, tylko zmieniamy stare opony. Widać już te były już zużyte, czy ta bardziej, tamta bardziej, no ale ta była na kombajnie wtedy, jak go kupiłem, czyli już czwarty sezon. No i tutaj, kurczę, przez te trzy sezony może miałem kapci 3 albo 4 i tak zbierałem na nowe opony. No i przyszedł na to czas, żeby już jednak odłożyć, bo jednak te kapcie, jak nie na polu dwa razy, to gdzieś tam zraz na drodze. Tutaj, tak jak widzicie, tu już jest stara opona od Case'a. To też już tak w tamtym roku dokosiłem. Tutaj była pęknięta, no ale jakoś tak mówię, nie miałem wolnych środków, żeby kupić nowe. Dlatego jakoś tam te 3 lata się przemęczyłem. No i teraz mamy opony nowe marki, nie wiem, czy będzie widać, Petlas. Marki Petlas. To jakaś tam nie jest wysoka półka. Myślę, że to znaczy, no, na pewno jest to ta tańsza półka, no ale do kombajnu myślę, że będą akurat. Jest to rozmiar 480x70R24, tak jak tutaj były wcześniej. Chyba to są oryginały. Tak mi się wydaje, taki oryginalny był rozmiar. Tak jak ta wspomniałem, ta jest od ciągnika. Ta sama wielkość, tylko że niższy profil i węższa, bo ta była 420, a tamte są 480. No, opona ładnie się prezentuje, zobaczymy jak to będzie, ale myślę, że nie będzie, jak to będzie się sprawowała, ale sądzę, że nie będzie z nią problemu, bo już mam te opony na Case'ie, w Case'ie z przodu, z Petlasa, czwarty rok, no to wiadomo, już troszkę bieżnik poszedł, ale jakoś tam bardzo nic się z nim nie dzieje, gdzieś tam jak już delikatne pęknięcia się pojawiają, no to wiadomo, jak to przytłuża, jednak ta opona jest przeciążona, a myślę, że przy kombajnie to będzie jakoś tam chodzić, bo już wszystko względy finansowe, gdyby finanse na to pozwoliły, to od razu bym kupił, ale to jakoś tak zbierałem, no ale w końcu nazbierałem. Trzeba się cieszyć, że są. I tak widzicie, podnoszę go, tamtą stronę już podniosłem. Koło zaraz będę odkręcał. Tutaj sobie też dobrze zabezpieczę i wyślę tatę do wulkanizatora, żeby mi to zmienił. No i myślę, że mi dobrze to zmieni, bo już dzwoniłem, tłumaczyłem, że to bieżnik ma być w odwrotną stronę. Żeby chyba była lepsza czy przyciapnąć na polu, tak mi się wydaje. Bo ktoś tu się pytał, czego do tyłu bieżnik. Sam w sumie nie wiedziałem, ale się dopytałem, no po to, żeby ta przyczepność jednak na polu była
lepsza. To dobra, biorę się dalej za odkręcanie. Mam tutaj taki klucz przekładniowy, bo pewnie rulo i kluczem ciężko byłoby mi to odkręcić, a tak chwila i odkręcony. To gdzieś tam u ciężarówki kupiłem od znajomego. I odkręcam dalej. W końcu będą nowe buciki wtukano. Tak jak wspomniałem wcześniej, wyświetla mi się stop, ponieważ ten czujnik tutaj, jak widzicie, o tutaj jest, w tym miejscu, wskazuje, że napęd podajnika ziarna się nie kręci. Co się działo wcześniej na polu? Już w tamtym roku, no, kilka razy już tak miałem, że jak sypałem do pełna, czyli tam do 100% zbiornik, robiło się tak, gdzieś tam chciałem dokończyć, dokosić, robiło się tak, że ten łańcuch po prostu rzucało i prawdopodobnie przyczyną było wytarcie tutaj tej tulejki. No i chłopaki tu ze serwisu mnie zmienili. I myślałem, że w tym roku będzie z tym spokój, ale jednak trzeba będzie pewnie łańcuch zmienić bądź skrócić, albo tą sprężynę zmienić, bo może już jest za zużyta. I tak jak patrzyłem, no czujnik raczej jest nieruszony, jedynie co ten uchwyt był delikatnie przegięty, więc nie wiem, czy to będzie widać. Delikatnie przegięty, o. Więc ten czujnik nie wpadał idealnie równo na te trybki. No co jeszcze mnie zastanawia, to że to jest duża przerwa od czujnika do tych trybków. Ale mówię, było bardziej po skosie, teraz mamy bardziej w pozycji prostej i może się to już nam ten błot nie pokazywać. Tylko jeszcze zobaczymy, mówię, to jest zastanawiające. Tam na dole mamy czujnik, ale ta przerwa też jest podobna jak tutaj. Tutaj jest kolejny czujnik. Tutaj jest minimalna przerwa. To myślę, że szczyta obroty. Tak samo i tutaj też jest czujnik, ale ta przerwa jest bardzo nieduża. Zaraz zapalimy. Zobaczymy, czy będzie się już ta. Czy będzie się dalej to jeszcze nam wyświetlać, czy już się nie będzie wyświetlać. Odłożę sobie drabinę, żeby nam tu nic nie wpadło. Dobra. Tak jak widzicie, opony już założyłem. I powinno to nam... No już powinniśmy teraz zapomnieć o kapciu, o awarii kół. Dobra, tutaj włączymy sobie hebel, nie wiem czy włączony, czy włączony teraz chyba. Dobra, mamy. Popatrzę jeszcze, czy tu nic nie pozostawiałem w koło. Tu nic nie było, tu nic nie ma. Tutaj mam ten siłownik zepsuty. Miałem go zamówić, jeden mam, a drugi mam popsuty. Zmówimy się i nie zamawiałem, bo cena jest kosmiczna. Dwa lata temu pytałem, 1000 zł, to wolę sobie kołkiem na razie podłożyć. Gdzieś może jakiś zamiennik się znajdzie. Dobra. Wsiadamy do kabiny. Teraz spróbujemy, jak nie to trzeba będzie jeszcze go dogiąć. No, nie, to się tu... A co tu jeszcze się... mi szwankuje. W tamtym roku kilka razy miałem problem z włącznikiem gazu. Zwiększać mi zwiększa obroty z żółwia na jedno, drugo i na zająca, ale już teraz i tak jest źle przekręcony, bo aż do tyłu cofam. Tu konserwacja nam wyskoczyła. Trzeba będzie skosować i w obroty nam wchodzi, czyli przełączamy, a nie chce mi z obrotów zejść, do jednej, drugiej zejdzie, a później na żółw już nie chce schodzić, więc nie wiem, jeżeli to się będzie dalej tak robić, to trzeba będzie
zmienić pewnie ten włącznik. Tak mi się wydaje, że to wina tego potencjometru, przełącznika tego. Ale zobaczymy. Dobra, próbujemy go palić. Komputer nam się załadował, konserwacja jak zwykle. No, obroty ma duże, trzeba zaraz spróbujemy zniesieć, czy zejdzie z obrotów. O, teraz działa, tylko że... Dobra, włączamy sobie mocarnię. Na razie nam się nie wyświetli, dopiero jak włączymy większe obroty, wtedy nam się zapali. Uwaga, lecimy. Ten sam błąd. Teraz właśnie działa gaz, czyli wina dalej tego czujnika. Postaram się go troszkę przybliżyć bliżej, żeby był bliżej tego tego trybka. Tak, mówię, spróbujemy jeszcze raz. Wyprostować go wyprostowałem, a po prostu wypiąć go i wpiąć jeszcze raz, spróbować. Dobra, na razie wyłączę kamerę. Jak widzicie, już kosimy. Ukosiłem jeden zbiornik. Wysypuję na przyczepę. Mam tutaj dokończyć trzy przejazdy i będzie ten kawałek skoszony. Tutaj wcześniej kosiłem początkiem lipca. Wtedy jeszcze był niedojrzały. Musiałem kosić dla świn, dlatego tutaj było dużo wcześniej zaczynane. No i będę tutaj prasował słomę, pelował dla świn. Zaczyna się chmurzyć, ale na dzisiaj skończę to pole i już dzisiaj będzie tyle, jeszcze resztę jutro będę próbował owies zaczynać, bo rzepak planuję w czwartek, piątek i sobotę, a na razie spróbujemy jutro owies. Dobra, mamy to. I kosimy dalej. To trzymajcie się. Do zobaczenia do następnego filmu. Pa, pa, cześć.